Niecały rok po wydaniu trzeciej części serii stało się w sumie to, czego się nikt nie spodziewał. Bida SNK zbankrutowało. Zrobiłem mały research w poszukiwaniu powodów takiej sytuacji. Podobno z powodu zmniejszenia znacznej ilości wydawanych gier, ceny akcji firmy spadły i została wykupiona przez firmy hazardowe. Ludzie, którzy przetrwali tę katastrofę, dołączyli do grupy Playmore, tworząc SNK Playmore. Ich pierwsza gra? Metal Slug 4. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym dziecku Bidy i problemów finansowych. Część czwarta jest drastycznie różna od swoich poprzedników, głównie za sprawą tego, że nie pracował przy niej niemal żaden człowiek, który zrobił część poprzednią. W tym grafik oraz kompozer muzyki. Pierwsze, co rzuca się w oczy po odpaleniu gry, to zmiana składu bohaterów. Tarme i Eri zastępują tutaj Trevor i Nadia, którzy może i wyglądają różnie na artworkach, ale w grze wyglądają raczej jak rekolory usuniętych postaci. Dwójka odrzuconych postaci pojawia się za to w charakterze pomocy w misjach i, co zaskakujące, w cutscenkach. Tak, Metal Slug 4 ma cutscenki. Co prawda trwają może z 5 sekund i pokazują, jak nasi herosi wsiadają do ciężarówki na zakończenie misji, ale czy tam naprawdę była wiedza niezbędna do pokazania, jak to ludzie byli odgrani przez swoich po zakończeniu misji? Dla mnie to było w sumie oczywiste. Jak już wspomniałem, do pracy nad grą nie mógł powrócić jej poprzedni grafik. Właśnie przez to dochodzimy do największej wady tej gry. Odtwórczość. Niemal wszystkie krajobrazy są posklejanymi w Photoshopie starymi obrazami, które widzieliśmy w poprzednich grach. Podobnie z przeciwnikami, których na dobrą sprawę nowych rodzajów jest chyba tylko jeden, a chodzi tu o gościa żołnierza Mordena w kombinezonie ochronnym. Poza tym wszyscy przeciwnicy pojawiali się już wcześniej. Wszystko to sprawia, że w Metal Sluga nie gra się już tak przyjemnie. Wcześniej ładne widoczki umilały bardzo rozgrywkę. Teraz, kiedy wszystkie te zostały skopiowane do tej części, nie jest to już aż takie fajne. Nawet większość bossów jest po prostu przerobionymi bossami z części poprzednich. Na przykład czołg Mordena jest najzwyczajniej w świecie przerobionym wozem opancerzonym z 5 poziomu części pierwszej albo 1 poziomu części X. Na odtwórczość nie można za to narzekać przy muzyce. Została ona skomponowana praktycznie od zera, nie posiada żadnych motywów z części poprzednich i jest ona w sumie raczej bardziej taka dyskotekowa. W tle w sumie ją słychać, więc możecie zobaczyć, o co mi chodzi. Szczerze, to nie jestem fanem zbytnich tych utworów, ale wiem, że na pewno mogą komuś one przypaść do gustu. Jest jednak coś, co zawdzięczamy Metal Slugowi 4, co zostanie z serią do końca, a przynajmniej do jej ostatniej części. Mowa tu oczywiście o podwójnym karabinie maszynowym. Chodzi tu o to, że postać zamiast jednego znajduje dwa karabiny, które strzelają szybciej, marnują też szybciej amunicję, ale zapewniają taką siłę ognia, że w sumie jednego bossa można rozwalić pełnym magazynkiem. A przynajmniej tego pierwszego. Mimo wszystko Metal Slug 4 przez odtwórczość oraz niezbyt natchnionych bossów spotkało się z mocną krytyką i jest dzisiaj uważana przez fanów za jedną z najgorszych części serii. Jeśli dziś koniecznie chcesz zagrać sobie w tę jedną z najgorszych kich wszechczasów, to możesz ją kupić po taniości na Allegro, na PS2. W następnym odcinku jednak odpoczniecie sobie od tego mojego narzekania, bowiem zajmiemy się tam częścią piątą, która jest przeze mnie uważana za najlepszą zaraz po jedynce, bo opowiem wam o tym wszystkim w następnym odcinku. Dzięki za wysłuchanie mnie, to by było na tyle, nara.